Dzień dobry, dzień dobry. Jak już mnie od rana wkurzyli. Jest! W sensie wkurzyli. Jestem na miejscu. Tu już brakuje ci towaru? Daleko nie miałem, bo pauzowałem bardzo blisko. Wręcz tu przyszliśmy na piechotę, żeby zobaczyć, czy w sobotę pracują. No niestety, nic tu się nie działo. A niby czytałem opinie, czy tam zobaczyć, czy może faktycznie pracują w sobotę. No niestety, to niby było, że bardzo dobrzy, bardzo uczynni, bardzo komunikatywni. Może po angielsku nie są komunikatywni. To nie padał? Może ty byś się z nimi dogadał, francuski piesku. I ty byś lepiej mi przekazał informacje, no nie? No, proszę, Fatko. Pewnie głodny jesteś. Kurde, no przyjechałem tu pierwszym razem. I koleś mi mówi, że nie tu. No jak to nie tu? No pokazał mi mapkę. Znaczy oczywiście angielskiego, tylko zamienił dwa słowa. No here. No here. Kurde. Już patrzyłem na lodówkę i nic mi tutaj nie śmierdzi, kurde. Nie wiem. Szynkę musiałem kupić. Sałatę kupiłem. Pomidora kupiłem. Poczekajcie, czy coś jeszcze więcej? Nie. A, kiseleczek. Do smarowania. No nie? No do smarowania. Smarowało się, no nie? No. Też byś z chęcią byś spróbował. A też nie wiem, czy może mi nie śmierdzi tamto, bo tutaj, kurde, za tym. Miałem jajca i jedno mi pękło. Jedno jajce mi pękło. Starałem tam się posprzątać, nie wiem, czy to jeszcze śmierdzi to, czy co. Jeszcze nie patrzyłem. No, ale było zlokalizowane i nic. No. Pokazał mi mapkę. On mówił, że a, jeszcze powiedział, że another side. No. Wziął mi mapkę, pokazał mi mapkę. Ty nie widziałeś. Pokazał mi mapkę, że jesteśmy tutaj i tutaj. I ja mówię, kurde, jakaś inna nazwa firmy, no nie? Jakieś Bordeaux, czy jakieś tam powiedzmy coś. Patrzę, no tam rampy nie mają. To jest taki bardziej, nie wiem, do obrabiania czegoś. Huk wie co, no nie? No, ja mówię, kurde, oni powiedzieli, że tu. Nie, to nie tu. A widziałem, że po drugiej stronie jest jeszcze jeden magazyn, no nie? No, ale nie. To nie tu, do magazynu. No, to magazynie. Kurde, no oczywiście. Don't speak English. Tylko jeden był, co tam, kurde, łamał go strasznie. Jak ja powiedziałem, że I was there. Jak tam jeden poszedł i właśnie zostało dwóch takich zupełnie nikumatych. Ile już zrzuciłem? Dwie czy trzy? Jeden do niego, do drugiego się pyta. Was there? No to jak zaczęli tego kolesia, no to od razu. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Pomożesz nam. No oczywiście telefony. Telefony, jeden, drugi. Nie, musisz tam. Kurde, jeszcze oni tutaj mi piszą, wypisują. Masakra. No i przyjechałem tutaj i mówię znowu, że patrzą się na mnie, co ja tu robię, no nie? No mówię, kontener. Ja na drugiego się patrzy. To tamto. Nie, ja wiem. No i się udało. Jestem pod rampą. Gdzie mi to trwało godzinę, żeby kogoś znaleźć? Żeby mnie wziął swoje ramiona i rozładował. No ale spokojny weekend. Zimny? Dwa razy zmarzłem. Trzeba chyba uruchomić webasto. Sprawdzić, czy działa. Raz zmarzyliśmy i teraz też zmarzyliśmy. Nie wiem, co było w nocy, ale coś padało to jakby grat. Ale grat o tej porze, kurde,
naprawdę tak napierdzielało, że szok. No ale przytuliliśmy się, co nie? No, przytuliliśmy się, grzaliśmy się razem, więc spoko było. No. Więc taka sytuacja od samego rana u mnie. I tak o. I tak o. Więc dobra, śniadanko, znaczy kawunia, mi się parzy. Przy tym śniadanko się zje. Jeszcze wrapy. Będzie dobrze. W sumie kibelek miałem. Market tutaj też był. Pomiędzy moim parkingiem a tutaj rozładunkiem, więc fajnie. Więc mówię, tylko wędlinę, sałatę i pomidora dokupiłem i ten serek. Piwo strasznie mocne mają. Jest! Jak ja zobaczyłem jedno piwo, co chciałem wziąć najpierw, patrzę, 8,5%. Ja mówię, ile? 8,5%. To ja wziąłem inne. Takie niby France limitowana chyba, to jest na ten, na 0,33 najlepiej. I te 0,33 ma 5,5 alkohola. Też mocne. Czy dobre? Średnie. Takie 6 na 10. Więc tak to właśnie wyglądało. Więc tak to wyglądało. No, więc dobra. Ludziska. Jemy. Pijemy. Rozładowują. Zabieramy dokumenty i spierdzielamy stąd. No. No. Więc jako to będzie chyba. Początek tygodnia. Mam nadzieję, że będzie spoko. No i dobra. Skakuj na górę. Nie chcesz, to nie. Już rozładowany. Godzinka z czasu i po strachu. Więc spoko. Też to jakaś taka firma bardziej transportowa niż przerzutowo, znaczy przerzutowo-transportowa. O, może. Więc dobra. Najważniejsze, że się udało to zdjąć. Mamy jeszcze 420 km do Duisburga. W jednym zdejmuję, w drugim ładuję. Nie wiem, ile będę miał ze 100 km pod załadunek. To akurat na cały dzień. Tylko że jutro będzie trochę słabe. Z tego względu, że na niby na 14:30 mam załadunek. A czy zdążę zdać to, ten kontener? Nie wiem, bo też jest w D3T w Duisburgu rozładunek i czy zdjęcie tego kontenera. I czy ogólnie ja zdążę to ogarnąć, czy uda mi się to ogarnąć, o może w ten sposób, to nie mam pojęcia. No. Mam taki mały kompleks paru film. To jest właśnie ten market. Dosyć spory, nie powiem wam. Dosyć spory. Taki pokroju, nie wiem, Biedronek. Nie, Biedronka to za mała. Taki Kauflandów. O. No. No i tu jest to rondko. Oczywiście nie ma tutaj za bardzo jakiegoś tam przejścia. Trzeba przez rondo, praktycznie przy rondzie iść. No i jadę sobie, kurde, trochę landem pójdę. 40 km bliżej. No a ja to tu, o, jak ten tandem, jak ten Bułgar, bo tam Bułgar, no, stałem. Więc bardzo blisko miałem wszystko, no nie? No, i tam kibelek był z tyłu. Spoko, dało się ogarnąć, więc spoko loko. I McDonald's, ale tego McDonalda to raczej nie chciałem próbować. Nie chciałem próbować. Jak to się spróbowało w Niemczech, kurde, tego KFC-aka, co my tam byliśmy w jednym miejscu, to mój Boże. To przychodziło ludzkie pojęcie, no nie? Taki niedobry był, że... No. Więc dobra, przy autostradce, tam był wjazd właśnie, na tym rondzie był wjazd na autostradę.
Jo. A my sobie pojedziemy tutaj tędy przez... poczekajcie. Lille? Tak? Dobrze. Przez... przez Belgię... Którędy? To kurde. Przez Antwerpię. O. Tego mi brakowało słowa. Przez Antwerpię. Do Venlo i do Duisburga. Spoko loko. Będę tam na 15-16. Kurde, po 16. Nie, no powinienem też wszystko ogarnąć. Bo chyba do 18 do 19 pracuję, więc spoko. Nawet jakbym się nie ogarnął, no to jutro rano. Można załadować, pojechać tam na załadunek i wrócić, no nie? No. Więc dobra. Popierdzielamy sobie. Landzikiem troszeczkę. I będzie spoko. Więc dobra. Jedziemy. You get mad when I ask what you're doing. Got me up all night, just feeling stupid. For wondering where you are and why we play this same game every other weekend. With my heart in the palm of your hand, tear it all apart. Why let you do it? This is just so typical. I'm sick of love. Gdzie ja przyjechał? Kurde. Co nie fado? A sam jesteś zdziwiony. Raczej przyjechałem tutaj zatankować. Do Tank Poita. Ale co to jest? Kurde. Myślałem, że coś większego jak na strefie przemysłowej to będzie, no nie? Zobaczmy, czy działa. LKW diesel. Muszę zatankować, no niestety. Zobaczmy, wkład. Identification bite, no. Dajesz kartę in trans. Powiedzmy, wyciągnij tę kartę. Bite warten kod. Kurwa. Oni tu potrafią odwrotnie robić, no nie? Kurde, ale ma zamówę, chłopie. Dobra. Muszę, kurde, cofnąć. Ty! Cofnij! Zobaczmy, czy tak będzie. Pin falasz. Dobra. Muszę tutaj, kurde... Takie ma skurczysyn ruchy. Jakby tutaj Windows 95 pracował. Bite tankiem! No to bite. Będą bite litry. Na razie jednego całego zatankujemy. Jeszcze nie wiem, czy będą. Jeszcze jeden tydzień zostanę. Zobaczymy. No niby mam być na 20, więc teraz wrócić na 13, tak trochę. I potem jechać do Niemca i małe kółeczko albo pojechać i wrócić, to tak trochę bez sensu, więc jeszcze tam dogadują się, czy mam wrócić, czy mam nie wrócić, w sensie rodzina, tak? No i zobaczymy. Na razie mi jeden wystarczy, bo może będę wracać. Zobaczymy, bo tam niby przez rodziców jestem bardzo potrzebny 20, ale to mają się tam sprecyzować, czy faktycznie będę potrzebny, czy nie będę faktycznie potrzebny. No, na razie bite tankiem, tankujemy. Świeci się. Wszystko należy się świeci. No. O, nawet się pokazała tamta, kurde, obrysówka. Proszę. Konią strzelił, czy co? Z kopyta dostała? Nie mam pojęcia, ale świeci. Ale widać, że już tak mruży, albo jest tam jakiś styk, który nie działa. Zimny lód się zrobił, albo coś w tym stylu, nie wiem. Trzeba będzie zajrzeć, tak czy siak zajrzeć. Tutaj wszystko świeci,
Na górze świecą, tutaj wszystkie świecą. A jeszcze z tej strony nie patrzyłem w faktem. O, widzicie? Tu nie świecą. Tu nie świecą. Pewnie kostka się odczepiła albo coś. Będę musiał sprawdzić. No. A może tam też trzeba trochę budę psiknąć, bo to aby to działało. No już jedna osoba mi się pytała: panie, gdzie takie ładne lampy można kupić? A ja mówię, to są Freestoma. Mleczko, mleczko. Dzień dobry, dzień dobry. O. No. Wczoraj oczywiście co? Rozładowała mi się kamerka, no nie? U mnie to standard, kurde. Przejdź. Przejdź. Się zatrzymałem przed załadunkiem na autohofie, który kosztuje 20 euro. 20 euro? Co to jest za osoba? Mniejsza z tym. Dostaje się 12 euro. Jest bardzo fajny prysznic. Fajnie tutaj to wszystko. Właśnie jestem. Znaczy wziąłem sobie śniadanko. Tak mnie przemawiała. Kartoffel brycien. No, u nas też można spotkać taką bułkę kartoflaną, znaczy tą ziemniaczaną. Powiem, tak mnie przemówiła, że wybieram. O. Omlecik, do tego jest, kurde, tutaj na górze jest ten bekonik. Widzę, że pomidorek, ogórek i taki serek do smarowania. Bardzo dobre. No i jeszcze to, że to mi kosztowało mnie 8 euro. I kawa. Duża kawa, no nie? Czekajcie. Duża kawa, no nie? Grosse kofi. Grosse. To jeszcze dobrałem, właśnie nie wiem, co to jest. Ja! Też serek jakiś. To jest ta bułka preclowa. Jest właśnie ten serek i dużo szczepiolku. Fajne, fajne. Fajne te rzeczy mają, naprawdę. Znaczy, domu Niemca. Te bułeczki, które są naprawdę zaczepiste. Fado, ty już jadłeś. Jesteś po śniadaniu, wiesz? Po śniadaniu jesteś. Tak? Tak. No. Więc łyk do odwagi. Kawa zana jak śmietana. Zjemy sobie śniadanko i pojedziemy. No jest dziewiąta. Dziewiąta godzina, na którą bym był. Tam na miejscu. 9:17. No to akurat zjem sobie śniadanko. No też. Dosyć duży parking, był bardzo zajęty. Czy bardzo? No, było dużo też miejsca, no był zajęty. McDonald's oczywiście, no jest taki, no, fajne miejsce, naprawdę fajne. Fajne, bardzo, rzekłbym, przyjemne, bo na ten cały CPN, tam sklepik w środku jest całkiem dobrze wyposażony, no nie? No i wybasto uruchomiłem, Boże. Znaczy niby wczoraj uruchamiałem, ale kurwa działało. Dzisiaj rano chcę podkręcić atmosferkę. No ona zapowietrzone, no nie? Czyli standard. No jak długo nie używasz, to się zapowietrza, no ja to wybasto w tym, we Fordach. Mam tak w trzech. No, w trzech. Bo niby do Dawida jest wszystko dobrze. Nie wiem czemu, ale u niego jest dobrze. I tak to zawsze. W jakimś dłuższym czasie trzeba, no niestety, odpowietrzyć, no nie? No. Metodą, że chodzi do trzech razy, potem jest takie tutaj takie przejście, trzeba wyłączyć, żeby się nie włączył komunikat, że wybasto jest ble, że jest problem z wybastem. Ale tu tam trzeba hebel wyłączyć, albo tam jeden z bezpieczników i potem znowu procedura startowa, no nie? No. To mówię, wczoraj niby załączyło, pochodziło, ale przez noc nie chodziło. Teraz chcę, kurde, naprawdę podkręcić atmosferę i zdechło. No teraz właśnie jest włączone, jest cieplutko. Trzy razy? Nie, dwa razy musiałem uruchamiać, zgasić.
No. Mu też było chłodno. To jest przymarzłem trochę. Myślałem, że będzie kurde, cieplutko, będzie do rana. Ale niestety. Niestety. Nie dało mi tej możliwości. No nie. Od razu jakoś tak od samego początku jakoś dziwnie pracowało te webasty, no ale. Mówię, kurde, ciepło jest na dworze, może dlatego. Nie. Nie. Dobra. Oho. Garść starucha. Jemy i jedziemy. Tak. No i dobra. Jest elegancko i za... piście. No, dobra. ustawmy sobie... Kurde, dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłem? No, ale oczywiście są ważne i ważniejsze sprawy, no nie? No, poczekajcie. Rotterdamer... Strasse... Nie Mannheim, Duisburg. Rotterdamer Strasse Duisburg. Rotterdamer Strasse Duisburg. Pokaż na mapie. To będzie tutaj. No, tutaj. Jedź. Jedź, panie, jedź. Jeszcze najpierw był taki autopilot był, co nie? No. Ale co to byłaby za przyjemność, proszę państwa? Co to byłaby za przyjemność? Kurwa, 3,30. 250 km. Trochę dużo. Ale. Dobra. Zmiatamy stąd. Trzeba najpierw wycofać. Wytyłować, najlepiej wyjechać, bo z tyłu stoi jeb twoja mać. Głaz. Więc jakby ktoś się zapomniał, to by trafił. Oczywiście. No cóż. Jedziemy, zobaczymy, co mi dadzą. Fajna traska mogłaby być jakaś. Wiskoza już się nakręciłaś, no nie? No. Dobrze. Już się nakręciłaś, wykręciłaś, dałaś czadu. Dobra. Frodzi, ale brzydka byłaś. Kuźwa. No. Od najładniejszych nie należała. No, ale cóż. Może dlatego takie ma imię Frodzi. A, poczekajcie, czemu tędy chcesz mnie prowadzić, jeżeli mógłbym sobie tędy pójść i jechać tędy? Kuźwa. No se... Tędy, no mógłbym tędy pójść, więc nie wiem, dlaczego mnie kurde chcesz prowadzić głupią drogą w prawo. Czy to jest dwukierunkowa? Robota jakaś się kręci. Widzę to po mailach, po SMS-ach. Nach polen. Ale to tylko zazwyczaj na nach polen. Poczekajcie, nie, jeszcze było coś. A Słomczyn, Chapak. Coś tam jeszcze było, no ale. Na razie mnie to nie interesuje. O, teraz to dobrze pokazujesz, co? No. Na razie mnie to nie interesuje. No, na razie nie mam w planach, nie wiem, czy będę jechać do domu, czy nie będę jechać do domu. Więc jeszcze, kurde, chwila. Chwilkę trzeba mieć na to. No jedź, jedź dziadku, bo chcę tutaj tak wyjechać ładnie. O, żeby no i tak zahać. Już wolę trochę najechać. Czy najechać? Akurat było w górkę. Już potem mam kurde drzeć kopytem. O, ten krawężnik. Dobra. 7,5 tony ładunku, elegancko, super, bailando, by to powiedzieć. Kurde, teraz, no nie, poczekajcie, 200, nie, dobrze, myślałem, że zupełnie coś teraz innego pokazuję, ale mniejsza z tym,
się z tym, kurwa. Zapierdzielamy. Czekam na jakąś nowinę od moich. Co to będzie, jak to będzie. Bo już Maciej ma robotę, już tam miejscówkę, pod miejscówką jest. Będą go zdejmować, bo miał jeszcze CPA, czyli to jest rentgen kontenera na celu miał. Dlatego ta 11 była, bo tak się zastanawialiśmy, na chu ta 11 jest, no nie? A tu się okazało, że jednak ma tego CPA, no nie? Więc on to zda i pobiera pod Strasburg. Strasburg? Tak, Strasburg. Tam co kiedyś byłem z Maćkiem. Prawdopodobnie będzie to samo i to ciężki temat będzie, no nie? Kurde, no ale... Ale no cóż, no cóż. Czekajcie, Dawid już jedzie? Chyba jedzie już do Hamburga. Marek jest w Berlinie. Zaraz będzie jechać do Hamburga. Też tam jedzie do koło gdzieś tam Mannheim, do Frankfurtu, przepraszam. Frankfurt nad Menem gdzieś tam jedzie. Widzę zlecenia Sebastiana, więc na razie coś się kręci. Na razie, kurde, idzie pełną parą, oby tak dalej, nie? Ale rzeczywiście, oczywiście, naturalnie. Dobra, jedziemy do tego D3T. Mam nadzieję, że zaraz się urodzi kolejna robota. Fajna mogła być długa. Jeszcze takie 500 km. Tak. No tacy. Co łaska. 500. Więc dobra. Jedziemy.